Na wizycie w Krakowie kupiłem taką drożdżówkę z trzema smakami. 9 lat temu chyba też taka była, albo co najmniej z 4. Dawno jej nie widziałem. I jak wróciliśmy z powrotem, to w mieście zobaczyłem w przecenie bardzo kiepskiej jakości. Jak to się nazywa? Widzicie sami, z 10 zł na 2,50. Spodobała mi się doniczka. Kwiatek prawdopodobnie nie przeżyje z braku słońca albo miał za mało wody. Dolałem mu wody, położę go na słońcu i może coś z tego będzie. I zobaczyłem jeszcze taki ładny dość bukiecik kwiatów, ale niestety nie pachnący. Zazwyczaj kwiaty z supermarketów nie pachną. Była to przecena po Dniu Kobiet. Były na przykład kwiatki po 1,50 zł, przecenione z 5 zł, z 12 zł na 6 i był taki właśnie bukietyk jeszcze po 4,50 zł, taki skromniejszy. I kupiłem go w sumie dlatego, że był tani. Spodobały mi się te róże i to, że jeszcze te kwiatki tutaj się nie rozwinęły. Tutaj się nie rozwinęły, a tak to większość tych bukietów, zwłaszcza tych za 6 zł, już było rozwalonych prawdopodobnie przez ludzi. No i do tego jeszcze była ta saszetka do tego, żeby podtrzymywać życie kwiatków dłużej. No i była przyczepiona do tego i to mnie przekonało, żeby kupić. Był to jakiś żel, troszeczkę nalałem do tego, ale tylko troszeczkę, bo nie chciałem przesadzić. I tutaj do szklanki nalałem pewnie za dużo. Tutaj się widać, jak się wlewa. Według instrukcji to powinno być trochę inaczej. Do 1 litra powinienem to nalać. A nalałem to do szklanki bardzo niewielkiej, więc doleję jeszcze troszkę tutaj i może użyję ten kwiatek. A jak nie, no to trudno. Zależało mi na tym, nie wiem czy wspominałem, ale tą doniczkę w sumie kupiłem dlatego, że mi się spodobał ten kluczek, to tamto i sama doniczka. I ewentualnie posadzę sobie w niej kaktusa. Ściągnąłem wszystkie te ogniszki, te etykietki i to się prezentuje w ten sposób. Nie jest to może jakiś majstersztyk. Jeżeli chodzi o samego kwiatka, to jeszcze nie wspominałem o tym. Szukałem jakiegoś takiego bardziej żywego, takiego, którego się da uratować. Reszta prawdopodobnie była bezwartościowa i miała ten kluczyk pęknięty. Szukałem takich, żeby liść był cały, w dobrej kondycji, ale nie było takich kwiatków. Nie wiem dlaczego one tak zmarniały, prawdopodobnie nie są warte nawet 50 groszy. Ale tak jak mówiłem, sama doniczka taka, żeby sobie kaktusa do niego wsadzić, to mi odpowiada. Damy szansę temu kwiatkowi, może jeszcze nabierze sił od słońca i użyje. Szkoda, że trochę tak myślałem o tym kwiatku i trochę szkoda, że tyle ludzi wsadziło w te rośliny tyle wysiłku, tyle czasu, zainwestowała tyle pieniędzy, oni dostaną tyle zwrotów z tego wszystkiego, bo coś tam im nie wyszło i zamiast ładne te kwiatki wyszły właśnie takie zdechloki. Nie wiem, może lampa UV im się zepsuła, albo w transporcie coś się zjebało. Przykro się na to patrzy, w sensie no chodzi o pracę ludzi, że jest zmarnowana. Tak samo dla mnie rośliny to trochę są też takie jakby żywe stworzenia i trochę dla mnie to jest trochę coś takiego dość strasznego, że ta roślinka i te inne roślinki tyle wycierpiały, a
nie są w stanie ucieszyć żadnej kobiety ani nikogo. Cała ta energia i te zanieczyszczenie środowiska i wszystkie inne walory, aspekty stworzenia tego kwiatka w tej doniczce po prostu zostały zmarnowane. W tysiącach egzemplarzach, może w milionach w całej Polsce. To jest trochę właśnie takie przykre. Nie wiem, czy to rozumiecie.